Pierwszy niedzielny mecz 17 kolejki to było starcie w Radomiu. Radomiak podejmował Pogoń Szczecin. Wynik 1-2 dla przyjezdnych. Wygrywała drużyna Portowców. Absolutnie dobry mecz w ich wykonaniu. Generalnie to spotkanie zaczęło nam się bardzo otwarcie, to znaczy dużo było okazji dla Pogoni i dla Radomiaka. Naprawdę świetny początek, zapowiadało to duże emocje. Później gdzieś tam tempo zastygło. Mam wrażenie, że piłkarze z Pogoni, jak Kamil Grosicki czy Wahan Biczak-Cian, robiący różnicę, wyglądali w tym meczu fenomenalnie, ale na strzelanie musieliśmy troszeczkę poczekać. Wynik w drugiej połowie otworzył Kamil Grosicki, jeden z trzech piłkarzy powołanych na Mundial jako piłkarz biało-czerwonych. Fantastyczne wykonanie rzutu karnego. Nie chcę powiedzieć, że była kontrowersja, natomiast mam wrażenie, że ta sytuacja przy rzucie karnym, kiedy Cichocki fauluje Zachowicza, no nie była taka na pewno zero-jedynkowa. Ja szczerze powiedziawszy nie mam wyrobionego zdania, czy odgwizdałbym tutaj jedenastkę, ale sędzia Damian Kos podyktował tak, a nie inaczej. W każdym razie Grosicki wyprowadził Pogoń na prowadzenie i gra Portowców wyglądała całkiem nieźle. Akcje były szybkie, to wszystko się zazębiało i cieszyło oko. Natomiast później niespodziewanie Radomiak, który przecież grał w osłabieniu, no bo Cichocki zszedł niezadowolony z murawy, imponował naprawdę świetnymi kontrami. Bramkę znów strzelił Grzybek, czyli piłkarz, który popisał się trafieniem w tym meczu przed tygodniem z Widzewa Łódź. Dzisiaj znów spektakularne trafienie, fajna piłka, przedłużone zagranie jeszcze przez Mauridesa i tą kontrę kończy właśnie wahadłowy, skrzydłowy Radomiaka. W końcówce meczu fenomenalnym strzałem popisał się Damian Dąbrowski, chociaż jeszcze wcześniej Radomiak wyszedł na prowadzenie, ale ta radość no nie trwała zbyt długo, bo ten strzał oczywiście nie mógł zostać uznany, bo piłkarz był złapany na spalonym. Generalnie wydaje mi się, że Radomiak pokazał charakter. Grali w dużą część meczu w osłabieniu, później też w ogóle w dziewięciu. Natomiast na pewno zaskoczyli Pogoń. Pogoń, która wyglądała fajnie w pierwszej połowie, nie zdobyła bramki, natomiast miała realną przewagę. W drugiej, po strzelonej z kolei bramce, no gdzieś tam też przez chwilę wyglądało to nieźle, ale później jakby Radomiaka zlekceważyła drużynę gospodarzy, która no gdzieś tam wydawało się, że odpuści, a ta zaatakowała i w tym ostatnim spotkaniu tej rundy, no bo to jedni i drudzy kończą ten rok, no chciała też pożegnać się godnie z kibicami. Ostatecznie wynik 1-2, tak wygląda tabela, tak jak widzicie Pogoń Szczecin żegna się z tym rokiem naprawdę nieźle. Oczywiście runda, nie chcę powiedzieć jakoś bardzo udana albo szczególnie nieudana. Wydaje mi się, że tak, no powiedziałbym zgodnie z oczekiwaniami, chociaż wiadomo, że apetyty w Szczecinie są duże. Na pewno zawiodła Pogoń w kilku meczach siebie. No, na ten moment, tak jak widzieliście, jest to czwarte miejsce, czyli wynik po prostu poprawny, patrząc na kadrę zespołu, na kilku jakościowych piłkarzy, między innymi Grosickiego czy innych. Natomiast Radomiak miejsce 10. Trener Mariusz Lewandowski, no dużo pracy, wiadomo, gdzieś tam przejął tą drużynę. Nie do końca sprzyjali mu kibice w Radomiu po tym odejściu Banasika, natomiast też to wygląda całkiem obiecująco. Kadrowo wydaje mi się, że tak zespół odpowiada temu środkowi tabeli. Dzisiaj mogli pokusić o punkt, a nawet o 3, bo zaatakowali. Wyglądało to naprawdę fenomenalnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że grali przez no praktycznie całą drugą połowę w osłabieniu. Dzięki, pierwszy niedzielny mecz za nami. Pogoń Szczecin wygrywa 2-1. Ja się z wami żegnam. Zachęcam standardowo już jak zawsze zresztą do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górze pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.